z 9 liceum kształcącego w Lublinie wchodzą w skład teatru Kropki po prostu. Podczas zwierciadeł zaprezentują sztukę Pożegnanie z Mikołajem. Opiekunem i autorem scenariusza jest pani Katarzyna Kasprzycka. Zapraszamy do oglądania. Pani powiedziała, że tak można i że to wcale nie głupio. Nie? Nie. Na
nawet dorośli tak teraz robią. Serio? Mhm, tak słyszałam. Tak. Ja widziałam. W telewizji pokazywali. Co pokazywali? Ano. Takiego pana, co był. Panią. Ale ty jesteś głupia. Pani nie może mieć brody. A pan nie może mieć sukienki. A właśnie, że może. Nie może. No. Oj, ja już nie wiem. Nie wiem, tak? To może spróbujemy? Co? No, przebierzemy się. Gdzie jesteś? I ty, daj mi swoje spodnie. Co? Nie. Daj, proszę, daj. Co? Ja mam zobaczyć twoją... sukienkę? To nie jest sukienka, to jest spódnica. Sukienka czy spódnica, co to za różnica? A no tak, że sukienka jest tak. O, to dobra, to dobra. Wszystko jedno. Ja nie chcę.
pozwala grać. I filmów mi nie pozwala oglądać. Mówi, że jestem za mała. To jakby twojej mamy nie było. W ogóle nie? No! Fajnie by było. No! Ale ja nie chcę! No ale dlaczego? Nie chcę już! A mama Anki? To się może znowu ożenić. Kto? Z Anki tatą? Jeden jest Anki tatą, z innym tatą wy nic nie rozumiecie. Jakim innym? Może twoi? Nie, on się nie będzie żenił, on idzie ze mną na mecz. Ale może się znowu ożeni. No nie, on się już ożeni z moją mamą, o. Ej, na to się robię. Oj, no wiesz. I Adam się z inną mamą. Nieprawda, kłamiesz. A ja słyszałam. Jeden pan. To się ożenił z panem. Ale ja. Ty głupi. To się można spalić. A wcale, że nie. Bo z panem też. Ale jak? No normalnie pani tak powiedziała. Z facetem lepiej. Baby są głupie. Ty jesteś głupi. Ale jak z facetem? No wtedy jeden jest mama, a drugi tata. A co drugi? Nie wiem, tak się to wtedy nazywa. Tak się mówi. A dwie pani też? No, chyba tak. Tak. I wtedy są dwie mamy. A taty nie ma? No jedna jest mama, a druga nie. Jedna ma numer jeden, a druga ma numer dwa. To. Ale dziwnie. Nie dziwnie. Tylko nowocześnie. Ja bym tak nie chciała. A ja tak. Może byłoby fajnie. Hej, a co jeśli oni mają dzieci? Oni nie mają dzieci. Dlaczego? Właśnie, że mają. Dzieci to bocian, przynosi, to może im przynieść. Ty głupia bocian. No tak, właśnie, że bocian moją mamę przyjął, będę miał braciszka. A właśnie, że nie bocian. A kto? A twój tato. Powiedziała, że pokaże nam obrazki.
ogromne. Nie zmieściłyby się w naszej sali. W naszej sali jest tylko pianino. Pani Marysia na nim gra. A my tańczymy. A ja nie lubię tańczyć. O, wszyscy muszą mówić. Pani tak powiedziała. Dlaczego? Bo wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy muszą tak samo. Tak samo? To znaczy jak? Inaczej niż teraz? Inaczej. To będziemy inni. Przecież pani mówiła, że tacy sami. Tacy sami to nie znaczy tacy jak teraz. Inni. To teraz jest źle? Nieźle, ale będzie lepiej. No wcześniej. W Europie już tak jest. Gdzie? W Europie. U nas będzie Europa. A teraz jest co? Jak co? Tylko Polska. A będzie Europa. To my będziemy wyjeżdżać? Gdzie? No do tej Europy. Nie. To Europa przyjdzie do nas. Jak przyjdzie? Normalnie. Pani tak powiedziała. A co w tej Europie? Wszystko inaczej. Nowoczesność. Gdzie? Wszędzie. W każdym mieście. Nie ma na wsi. No ale jak nie ma? Na wsi mieszka moja babcia. I mój dziadek. Jeżdżę tam w lecie. Moja babcia ma taki duży dom. A na dachu u mojego dziadka są bociany. Naprawdę? Wracają z ciepłych krajów. Zawsze do mojego dziadka. I co? Przynoszą dzieci. Głupia! Mówiłem ci, że to nie bociany przynoszą dzieci. Ale ja wierzę te bociany, tak mi tato powiedział! To może świętego Mikołaja też wiesz. A jak? Dostałam nawet od niego! A tak, że świętego Mikołaja też nie ma. Gdzie nie ma? W Europie? Mikołaja nie ma. To ja nie chcę do tej Europy. Nie ma.
Dziękujemy uczniom 9 ELO i zapraszamy na króciutko 10-minutową przerwę.